Wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś projekt realizacja Zrób to sam. Do tego będzie to projekt międzykanałowy między innymi kanałami, a tematem będzie zrobić ławeczkę. Każdy robi tradycyjnie ławeczkę według swojego pomysłu, projektu. Ma być wykonana ławeczka. Materiał dozwolony, wielkość dozwolona. Więc ja, jak można zauważyć na załączonym obrazku, mam przygotowane dezeczki, kantówki. Zostało mi je przyciąć tylko i wyłącznie na wymiar. Tu już mam podzielone. Te deseczki idą na siedzisko i oparcie. Te deseczki idą na nogi. Tych deseczek, co idą na nogi czy kantówek, pozbywam się. Te muszę przyciąć wszystkie na jednakową długość. A później od strony, można powiedzieć, zewnętrznej, czyli na tej stronie, której będziemy siedzieć czy opierać się plecami, przefrezuję wszystko ładnie w koło, więc zapraszam wszystkich serdecznie do oglądnięcia filmu. Ja już mam siedzisko i oparcie przefrezowane. Krawędź, na której będziemy siedzieć i opierać się, jest ładnie sfrezowana, gładka, więc to odstawiam na bok i czekam na malowanie. Zabieram się za nogi, jedną i drugą stronę. Wszystkie podpórki muszę sobie podocinać, tak żeby to przed złożeniem w całość przynajmniej raz pomalować. Więc zabieram się dalej do pracy. W tym momencie zabieram się za nogi. Tu do blatu przymocowałem sobie poziomicę, ściskami złapałem. Tą stronę stołu ustawiłem sobie pod kątem 90 stopni i muszę dociąć sobie nogę tak, żeby przednia noga całością stała na ziemi, czy tam kostce, czy trawniku, a drugą dojrzę muszę przyciąć jeszcze po skosie, to jeszcze tu muszę złapać odległość około 40 cm od ziemi. Do tego jeszcze przyjdą deski na ławeczkę, jakieś 3 cm, 43 do 5 cm maksimum, gdzie będzie przykręcane siedzisko. Więc ja przycinam kąty i zobaczymy, co wyjdzie. Kąt mi wyszedł. Wysokość ławeczki będzie miała 43 cm plus 3 cm deska, więc będzie 46 cm. Jakby była za wysoka, zawsze nogi mogę deczko podciąć. Tu jeszcze z tej strony muszę ten róg obciąć, żeby ładnie wyglądało. Zrobić drugi komplet takich nóg. Każdą jedną stronę tak samo przefrezuję na frezarce, zrobię na półokrągło. Więc ja przycinam tą stronę, tu ten kawałek odcinam i robię drugi komplet takich nóg. Wszystko pasuje i z tej strony, i z tej strony do poziomicy jest 43 cm, więc wszystko jest w porządku. Później zostanie mi to tylko skręcić. Do tego tu jeszcze przyjdzie kantówka. Jedna od spodu, jedna z tej strony. O szerokości 30 cm, do której będą przykręcone deski na siedzisko. Więc ja zabieram się za wykonanie drugiego kompletu takich nóg.
drugi komplet nóg wycięty. Też odległość siedziska jest 43 cm. Nie zostało mi nic innego, jak tylko jeszcze i wyłącznie wyciąć kawałki i dociąć kawałek, który będzie tu i będzie szedł z tej strony. Wyciąć ten kąt, tak żeby mi to ładnie, można powiedzieć, dolegało do tej nogi. Tą deseczkę, kąt, tu mi się ładnie zszedł. Przycinam na długość 30 cm. Jeszcze oprócz tej, jeszcze trzy takie sztuki. I tak jak wcześniej wspomniałem, biorę się za frezowanie. Ja mam wszystko przygotowane, podmalowanie, zabieram się za malowanie. Jak wyschnie, będziemy składać. Jak widać, ja mam już wszystko pomalowane, zabezpieczone, więc mogę przystąpić do składania mojej ławeczki. Będę ją skręcał śrubami, ustawię, nawiercam otwory, ósemkę, szóstkę i montujemy wszystko w całość. I tak jak wcześniej, poziomice, tu do tej strony stołu mam kąt 90 stopni, odległość 43, wszystko się zgadza, więc mi nie zostaje nic, tylko wiercić, skręcać i montować wszystko w całość. Jedną nogę ławeczki mam skręconą już. W tym momencie zabieram się za skręcenie drugiej i zostanie tylko i wyłącznie połączyć deseczkami.
Projekt ławeczka skończony. Mi zostało przy niej tylko i wyłącznie ją w całości pomalować. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że film się podobał. Zachęcam do oglądania filmów innych kanałów, które biorą udział w inicjatywie międzykanałowej i też robią ławeczki tylko według swojego pomysłu, projektu. Tradycyjnie zachęcam do komentowania, lajkowania, no i oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, tam jest taki czerwony guziczek, to go naciśnij. A z wami się żegnam i widzimy się w kolejnej realizacji. Cześć!